Cześć, z tej strony Freaks i witam was w filmie o Tempeście. Tak się składa, że miałem ten film nagrany już jakiś, tak naprawdę równo tydzień temu. I w trakcie, kiedy usiłowałem nagrać do niego narrację, Defyn postanowił nagrać film o Tempeście, więc mój film wygląda jakby był zainspirowany Defynem. Nie jest zainspirowany Defynem, to ja byłem pierwszy. O, zaczynamy od pojedynku z F7F, który kończy się tak szybko, jak się zaczął. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego ten gościu chciał się skręcać z Tempestem, będąc w Tiger Cacie. No i w międzyczasie możemy zobaczyć na wykres Tempesta. Tempest typowo samolot na niskie pułapy, powyżej 4000, tylko i wyłącznie płacz i zgrzytanie zębów. No i wracamy do walki. Tempest cechuje się tym, że jest bardzo stabilnym samolotem i bardzo przyjemnie się nim lata. Jego prędkość przelotowa jest bardzo, bardzo przyjazna i tak naprawdę niezbędna, żeby jakkolwiek sobie w tym samolocie radzić, czyli po prostu trzymamy dużą prędkość i nie wdajemy się w jakieś niepotrzebne niepotrzebne walki. Jesteśmy tak naprawdę w stanie tą prędkością przelotową zgasić większość samolotów, które znajdziemy na i dookoła naszego BR-u, jakieś, nie wiem, G56, Spitfire'y, tego typu samoloty. Najbardziej musimy uważać na właśnie F2G, który jest o 1 BR wyżej, i na Yaka-3U, który tak naprawdę robi wszystko to samo co my, tylko że lepiej, oprócz chyba rwania się, bo rwie się przy dużo niższej prędkości niż Tempest. Więc teoretycznie, jeżeli traficie na Yaka-3U, to najlepiej zabić go na śmierć jak najszybciej. W przeciwnym wypadku możecie nurkować. I no, ale jeżeli to nie pomoże, no to zbyt dużo w 1 na 1 z jakim 3U nie zrobicie. Generalnie sporo latania defensywnego, tak naprawdę znaczna większość latania defensywnego w Tempeście sprowadza się tylko i wyłącznie do nurkowania i podciągania przeciwników w dół i do waszego teamu. Jako że Tempest jest bardzo szybki na poziomie morza oraz nurkuje dużo, dużo lepiej niż praktycznie wszystko na jego BR-ze, jedynym samolotem, który mógłby Tempesta dogonić, albo przynajmniej dotrzymać mu kroku, to Corsarz. Natomiast Corsarz przy dużych prędkościach, jego statecznik pionowy nie jest wybitny, więc nie powinniście mieć problemu, żeby Corsarza przy dużej prędkości uniknąć. No i po prostu podciągnijcie go pod wasz team i zobaczcie, jak Corsarz poradzi sobie z 4 gośćmi na ogonie. Zwycięzcą konkursu na tego odcinkowego mema jest Lisen, który zaprezentował nam, jak ja tłumaczę eskorcie na streamach, jak ma nas eskortować. Oczywiście zapraszam na streamy i latamy tam w formacjach bombowców albo myśliwców, ale tutaj akurat mem nawiązuje do tego, jak szkoliłem eskortę, żeby cholera eskortowała, a nie leciała blisko, żeby tylko być na streamie, żeby mieć swoje 5 minut. F4U i P51. Na szczęście obaj skupiają się na Spitfire'ze i nie zwracają uwagi na mnie w niewinnym Tempeście, który jest dużo groźniejszy niż Spitfire przy glebie. No i atakuję ich i wychodzę do góry. Jestem troszeczkę zmartwiony tym Tiger Catem, który teoretycznie powinien zacząć właśnie od najgroźniejszych przeciwników, ale jak widać, no, priorytetyzacja celów nie należy do forte drużyny przeciwnej. No i mamy P51 oraz F4U, które tutaj troszeczkę koszą glebę i wdają się w niepotrzebne manewry horyzontalne, które sprawiają, że tracą bardzo dużo prędkości. A więc najpierw radzimy sobie z F4U, a potem z P51. Jak widać, nie wymaga to dużej filozofii. Lecimy prawie 600 i kosimy przeciwników 4 działkami. Kaliber 20 mm, Hispano 5, po 200 amunicji na działko, więc tak naprawdę starczy na bardzo dużo strzelania i niewiele potrzeba, żeby samolot przeciwnika bardzo, bardzo mocno sponiewierać. Mała mapa, więc jest to troszeczkę niekomfortowe, gdyż Tempest nie wznosi się najlepiej, no ale stwierdzam, że najlepszą obroną jest atak. I po prostu zobaczymy, co się wydarzy. Także lecę prosto na tym przeciwnika, rozpędzam się, bo wiem, że na niskim pułapie to tylko i wyłącznie prędkość będzie w stanie mnie uratować. Nie będę w stanie wykorzystać tego świetnego nurku Tempesta.
Hayata, to jest, zwróćcie uwagę, ocaliło mnie skręcenie skrzydeł. W ostatnim momencie, dzięki czemu dostaję tylko i wyłącznie lewa strona mojego ogona i nagle zdobywam dużo, dużo miejsca. Co mam na myśli? Otóż znajduję się tuż za przeciwnikami, którzy postanowili wspinać się bokiem, nie lecieć prosto na tym przeciwnika, tylko polecieć w prawo i nagle ku nim pędzi Tempest z prędkością 530 na godzinę i po prostu te samoloty nie mają jak mnie ruszyć, jeżeli będą na tym samym pułapie, bo jestem po prostu tak cholernie rozpędzony. No a tym bardziej, jeżeli się nie rozglądają. Tutaj mam dylemat, czy nie złapać Junkersa 288 w przelocie, ale stwierdzam, że zawsze mogę dorwać go później. Notabene, jeżeli chodzi o niszczenie Junkersów i w ogóle bombowców, Tempest nadaje się do tego świetnie, gdyż jest bardzo, bardzo szybki i ma bardzo dobre uzbrojenie, które pozwala na strzelanie z dużych odległości. Czego dowód będziecie mieli za chwilę, ponieważ ten Spitfire jest po prostu uroczo nieświadomy tego, co się dookoła niego dzieje. BF również, tylko że no tutaj otwieram ogień dużo, dużo wcześniej, gdyż stwierdzam, że BF najprawdopodobniej spojrzy się do tyłu, co się stało z jego kolegą, albo usłyszy ten huk, kiedy Spitfire'owi odpada skrzydło. Na szczęście nie ma na to czasu. Dobra, to jest głupie. To, co zrobiłem, jest głupie, ale czułem się tak bardzo na siłach, że postanowiłem pokręcić się z zerem. Czy było to mądre? Nie. Czy zadziałało? Tak. Czasami pewność siebie jest w stanie was uratować, no ale widzieliście, że gdybym nie zastrzelił tego zera w tym jednym zakręcie, no to najprawdopodobniej albo bym zginął, albo zmuszony byłbym właśnie do zanurkowania. No i widzicie teraz, jak radzę sobie z BF-em 109, który mnie goni. Po prostu daję nos delikatnie w dół i ten BF może mi tylko i wyłącznie pomachać na do widzenia, gdyż Tempest po prostu się od niego oddala w zastraszającym tempie. To gigantyczne śmigło i bardzo, bardzo mocny silnik, no jednak dają naprawdę dużo temu samolotowi. Aczkolwiek, bądźmy szczerzy, jeżeli chodzi o rozmiary, no to BF 109 jest praktycznie dwa razy mniejszy od Tempesta, więc nadal, jeżeli chodzi o wspinanie się, to BF was, jakby to kulturalnie powiedzieć, zrobi na wspinanie, o tak. Chciałem powiedzieć, że was wyrucha, ale to by było bardzo nie family friendly, a my jesteśmy tutaj family friendly. BF 109 G14 postanawia lecieć i nagle się namyśla i lecieć przestaje, gdyż pozbawiamy go takiej jednej trochę zbędnej części, jaką jest ogon, obok rozbija się A65 i mamy już 5 fragów, także była to bitwa dosyć agresywnie polecona, rozegrana, może tak będzie brzmieć lepiej. I w momencie, kiedy rozwalam sobie jednostki naziemne, postanawiam zamówić sobie w pyszne.pl świeżego BF-a 109 z dostawą. I jak widać, pan Spitfire razem z pomarańczowym plecakiem postanawia mi tego BF-a dostarczyć. Ja mówię dziękuję. Niestety tym razem bez napiwku. Zjem sobie sam. No i taki krótki film o Tempeście. Mi się bardzo przyjemnie tym samolotem lata. Nie jest on jakiś bardzo, bardzo przegięty. Tak jak powiedział Defend, jak brzmi tytuł jego filmu, z którym się zgadzam. To jest very, very balanced. Taki bardzo zbalansowany samolot, którym warto nauczyć się latać, gdyż po prostu no, w nim trzeba szanować prędkość i jest to bardzo, bardzo fajne, kiedy lecicie i prawie nikt nie może was ruszyć. Czołgiem i do usłyszenia.